Dzień dobry wieczór. Z tej strony panowie Starki. Oto Ratropolis. Siostry mam w pokoju oczywiście. Nie wiem, czy słyszeliście jak wrzeszczy, czy nie, ale mniejsza z tym. No, ale właśnie wracając. Drugi odcinek. Nikt nie napisał, kogo chce zobaczyć. Tak więc idziemy po kolei. Dzisiaj generał. W kolejnym budowniczy. Ewentualnie jedno z tych, jeśli dojdziemy. I powiem szczerze, ostatnio było na easy. Dzisiaj to chciałbym wziąć po pierwsze normalne, a po drugie las. Bo wydaje mi się najspokojniejszy. Nie. Nie wyłączyłem trybu tutorialu, muszę szybko wyjść stąd. Nie chcę samouczków. Grob, błagam. A, brak odpowiedzi, super. Tak, widzimy się za chwilę, jak w sumie naprawię grę. Dobra, mamy już, jak widzicie, rozgrywkę z wyłączonym tutorialem i działającym. Znowu inny budynek, fajnie. Pełno sera, polowanie i jakieś inne rzeczy. I teraz, co my tu mamy? Po pierwsze domek, jak zwykle, i strażnicy oraz milicja z tarczą. Powiem wam szczerze, nie wiem, jak to do końca działa, ale... Cicho, siostra, proszę cię. No to fajnie. No ale szczerze mówiąc, mnie to teraz tak średnio interesuje, się zajmuje teraz odcinkiem, a nie... No. Wybaczcie za nią. Jak zwykle. Musi przeszkadzać. Jej cel egzystencjalny po prostu. A no tak, oglądanie kucyków płony. Dobra, no. Więc... Powiem szczerze, jeśli jak gramy generałem, czy jak to się nazywa, mniejsza z tym, widać, że będziemy mieli wojsko, które się rozwija po prostu za pokonywanie wrogów, co... Może być ryzykowne. Mam nadzieję, że nie będzie aż tak źle. Co to? O, fajne, ale tutaj mamy... Kolejny sposób na ulepszanie tematu do uczników. Więc powiem szczerze, wezmę. Właśnie jeszcze specyfiką jest to, że za każdego wojownika, którego posiadamy w talii, za każdą kartę wojskową dostajemy do dwóch mieszczurów, jak to zostało przetłumaczone. I znaczy mówiąc dwóch mieszkańców, przy okazji kupiec. Masz coś przydatnego? Może być dobre. Ja oczywiście dwie, że nigdy nie odmówię. Ale tym razem nie będę wystawił ich może w pierwszym kręgu? Nie, no dobra, kogo oszukuję. Trzeba je rozmieścić. Nie. Dobra, szybciej. Bijcie, zabijcie te szczury. Zanim tu poumieracie. Dobra, skarby. Poziom przywódcy, moc przywódcy tutaj akurat wzmacnia jednostki przy użyciu, więc to będzie bardzo też istotne. Na drugą stronę oczywiście, bo nie chcemy się... Powiedzmy robić tej armii od początku, tak. Jeszcze ty tutaj, to. I pomału będziesz miał już konstruować armię drugostronną, bo ta wydaje mi się, że mogłaby sobie poradzić bezproblemowo z przynajmniej początkowymi falami. Szczególnie, że podkreślam, jesteśmy na lesie, a las jest chyba najspokojniejszy. O, i przy okazji zauważam teraz, że kiuje, to takie szybkie przesuwanie chyba do najdalszych murów. Dobra, warto wiedzieć. Na pewno zaoszczędzi to trochę czasu. Tak, garncarstwo, ser, tarcza milicja, strażnicy. I dobra, oni mają trochę nie, pewnie. O, upadłe miasto. A, czyli dalej są te same wydarzenia. Za 100 zł doradcę bierę. Okej. Nie wiem do końca co i jak, ale bierzemy wieżę. Pionier, który jest dowolnym. Aha! I tutaj dwie wieże dzięki temu. Powiem wam szczerze, super. Jedną użyję, drugą zostawiam na kiedy indziej. A, i przy okazji skrzynia skarbów, co my tu mamy? Grind. Aha. Jednorazowy użytek. Jeśli się uda, wybrana karta dostaje plus 4 do ataku na stałe chyba. Jeśli się nie uda, to nie. Wezmę garbarnię, jest bezpieczniejszym wyborem, będziemy więcej zarabiać przynajmniej za pokonanych przeciwników. Tak, zdecydowanie bezpieczniejsze niż... Mieć nadzieję na to, że trafimy kartę, którą można wzmocnić. Chyba garbarnia, niech będzie tutaj. I standardowo tarcza, łuk, zboże. Ej, miejmy nadzieję, że taka mała garstka sobie poradzi z tym wszystkim. No i proszę. Mówiłem, że oni przychodzili wcześniej, jeśli się nie mylę. I ty, las to udowodnił.
Ja też nie ukrywam rzadko, kiedy gram na wybrzeżu przez beczki, więc może na wybrzeżu oni po prostu rzeczywiście później przyłożyli. A, dobra. No i co my tu mamy znowu? Element w dół, dobra. Jeden poziom przywódcy, zawsze dobry, w szczególności jak grasz generałem. Tarcza nie, zasadzka, nawet dobry wybór. Złoto nie, dobra, zasadzka. Będę przynajmniej eliminować jakieś takie groźniejsze potwory. Co znowu? O. Okej. Okay. Gdzie co jest? Jak na złość nic nie ma, po prostu nie ma. Widzicie? Nie ma, nie spadają, bo teraz właśnie jakby były takie liście dmuchawców, to możemy w nie klikać i to powinno dawać nam, jak to się nazywało, no... No, karty do ręki. Nie. Co to mamy? Aha. Nie, nie będę ryzykował. Mur zawsze się przyda. O no, i lecę już. Dobra, mur obronny, co? Postawię... W sumie za chwilę, ale na razie no... Muszę się skupić na istotniejszych rzeczach. I tak, mamy na mur, więc tutaj... Oczywiście... Doradca, bo jakby inaczej... A, jest jeden do podatku za każdy skonstruowany budynek. Fajny, ale... Nie sądzę, żeby to było to, czego teraz najbardziej potrzebuję. W każdym razie wzmocnimy kartę, jak tylko mamy okazję. I dobra. Skoro już jest tak dobrze, to teraz tylko to tutaj dorzucić. I zaraz mamy bossa. Oczywiście, że poziom. Nie, chyba to tyle. Chociaż... Nie, no chyba jeszcze coś by dało radę ogarnąć. Dobra, chodź boss. Super. 8 do łupu. Ale na to bym poczekał jeszcze, właśnie jak przyjdzie boss. I mam przy okazji nowe informacje. Bije obszarowo, dystansowo, 3 ataku, 60 życia. Dobra. Zarzucamy to. Pani Bóg, gdyby udało się na bossa trafić tym. Bo przynajmniej, no, wiecie, wątpię, żeby szczury moje miały zginąć, jeśli użyję tego. A tutaj podkreślam, no, podstawą jest to, żeby właśnie armia nie ginęła, jeśli chcemy, żeby nam awansowała. Oczywiście. Mówię, że ma nie ginąć i w tym momencie ginie mi dwójka. O. Jeden osadnik, czemu właśnie racjonalnie, czyli mnie szczur za każdy budynek, a tutaj... Co to za jeździec kaczek jakiś? Widziałem kiedyś coś podobnego, ale... Biorę to, bo to jest jeździec kaczek. Jeszcze dodatkowo wydaje się być naprawdę mocnym kartą. Więc tak. I... Jeden chociaż tutaj. A tutaj jeździec kaczek, zobaczymy. Tak, jeździec kaczek zdecydowanie. W sumie... Ale nie wiem, jaki jest taki domyślny poziom przybliżenia. Więc pozwólcie, żeby to grał na takim, no. I co my tu jeszcze mamy fajnego? Tak. I resztę niestety nie mogę. Aha, dobra, już rozumiem, jak on działa. On jest za ścianą. Widzi przeciwnika, zaczyna szarżować, uderza go, a potem wraca. I on takie piękne szarże właśnie robi. Okej. A taki dwustronny się zaczynałem. To chciałbym poziom przywódcy, ale niestety musimy zainwestować w domki. Dobra, domek. I teraz tak, zdecydowanie tu trzeba wspomóc teraz trochę armię. Co się dzieje się? Połowa złota w zamian za to, że... Albo dwóch, nie. Połowa złota. Nie będzie to raczej jakiś wielki problem, patrząc na to, że mamy już 13 podatku. A jesteśmy na początku gry. O, handlarz. Super. Klasztor? Nope. Straż? Nope. Dobra. Nie jest to może najlepszy wybór, żeby to teraz kupować, ale powiem szczerze, biorę te dwie rzeczy. Jak mówiłem, wojsko jest przede wszystkim podstawą gry generałem. Nie jakieś inne rzeczy czy coś.
No dobra, no każdy musi mieć porządną armię w Retropolis, ale... No gra się generałem, czy jak tam, chyba generał to jest właśnie. To powiem szczerze, chyba nie da się nawet grać dobrze, nie kolekcjonując maksymalnie, jak się tylko dużo da właśnie kart armii. Bo w sumie to jest podstawa działania tego wszystkiego przez konstabla. Ale dobra. No i idą. I nie będę ukrywał, nie sądzę, żeby tamta armia mogła sobie poradzić. Tutaj jeszcze w miarę, no ale wiecie. W tym miejscu nie ma prawie niczego i nawet wieży nie mają. Okej, dobra. A bo będziemy szli takiego. Dobra. Dobra. I domek. Nic lepszego na razie nie mogę zaoferować niż te chałupy, więc da. Amunicja miejsc tutaj. Dobra, a teraz co? Umocnienia. O. Fajne, bo łatwo bym mógł teraz ściany dzięki temu umacniać, ale... Cała karta wojskowa. No, jednak ważniejsze, rozumiecie. Może to był błąd, może nie. Nie oceniać. Ale no. Co zrobiłem, tego już nie cofnę. No i gdzie cała armia wrogów? A, dobra, idą. I co my tu mamy? Nic. Standardowo nic. A z tej strony, no, sytuacja szczerze to podobna, z taką różnicą, że... No... O. Zaryzykuję... Ulepszenie albo karta... Okej. Plas, który daje poziom przywódcy. Nie. Nie wiem. Nie. Nie, nie, nie. Nie. To. Zdecydowanie zwiększenie. Jak to się nazywa? No. Po jakimś czasie. Na stało jeden złota ze wszystkich przeciwników może być na dłuższą metę zbawienne w sumie. I to jest tak. Z tej strony idzie bossu, z tej. Jeszcze nie ma wrogów, więc zobaczymy, jak tutaj im będzie szło. O, oczywiście polowanie. I szarża! Lorda kaczki. Dobra. No, no już poginęło ich pełno. Ktoś mówi, że chyba nigdy nikogo nie awansuje w takim tempie. I mamy tutaj... O, fajne, bo darmowe ulepszenie co 5 budynków, ale co 5 budynków nie da dużo w tym przypadku. Heroizm? Aha. A, okej. Nie wiem do końca, co to jest, ale niech będzie. Nieśmiertelny. Wow! Jednostka, która leczy 30% swojego zdrowia za każdym razem, kiedy dobije albo uczestniczy w dobiciu. Super, a tutaj? Okej, usuwanie kart losowych z ręki i zwiększanie ataku na zawsze, ale nie, no nieśmiertelne szczury, które po prostu będą powracać z zagrobu, że tak to nazwę, i za każdym razem coraz mocniejsi. Nie, po prostu lepiej chyba trafić nie mogłem. Jak ich tak rozstawić po tym milionem, co wyobrażacie się to sobie? Takich armii nie będzie dało się pokonać, jeśli dobrze się ich rozwinie, a tutaj 4-12. Nie wydaje się, może to dużo, ale jest bardzo prędne. Oj, nie wierzę. Nie wierzę, po prostu mamy jednego wielkiego farta. Ale nie wiedziałem, istnieją takiej karty, to proszę. I to też może się zdarzyć, przyda się, więc bierzemy te dwie rzeczy, dobra.
Jeśli ktoś tutaj. Na razie przemieszujemy. Sobie przemieszamy, w sumie nie przemieszujemy. Dobra. Zbudowane, używamy 2 do artyzanów. I teraz tylko zarobić na tego immortala. Po czym wystawić go oczywiście. Oj, a zaczynam się już o nich. Nie jest dobrze. Powiem szczerze, jeśli oni się zaczynają, to zaraz będą spore kłopoty. A moja armia dalej jest słaba. Milicja tarcza tutaj, milicja tarcza tam. Domek albo spichlerz, fajna rzecz. Nie. I... nie. Nie. Zdecydowanie dom. Nic bezpieczniejszego, lepszego tutaj na razie nie znajdę chyba. O, chałupa. Zboże. I lada moment chyba, że będzie ten czas, kiedy trzeba pożegnać się pomału z... jak to się nazywano, z serem i innymi takiego typu kartami. I zacząć polegać na czymś lepszym i zaczyna się. Łasica, kapłan. Leczenie wśród wrogów. Nie będę ukrywał, obawiałem się tego i to bardzo, ale... no. No nic z tym niestety nie zrobię. A, super. Z drugiej strony idzie bossu. Dobra. Damy radę. Musimy dać. Garncarstwo jeszcze można zostawić. Co, milicja starczą? A. Nie wiem, czy oni teraz w ogóle są czegokolwiek przydatni w takim wypadku. No dobra. I... w sumie nawet nie wiem, co mam więcej mówić. Po prostu najlepiej wyślijmy tego bossa już. Gorzej chyba trafić nie mogło. Chociaż chyba osłabili trochę tego bossa, powiem szczerze. Kojarzyło się, że coś zawsze mocniejsze. Wow. Wspaniała sytuacja po prostu, w której nasz mur przeżył na 9 życia. Dużo to i tak nie pomoże. Ale no, ważne, że przeżyło. Dodatko, że karta odbudowy prawdopodobnie jest teraz tylko dla budowniczego. Ulepszenie karty, arena. Kolejny tego typu. Okej. Więcej wrogów będzie, co prawda. Jak ja to będę chciał po prostu używać, ale ulepszy jedną losową kartę. Nie, to powiem wam szczerze, to moim zdaniem jest super. Będę mógł ulepszyć wszystkie karty po prostu, jak tylko to trafię. Dobra. Oj. O, kupiec, super. Mam coś ważnego. Lancer, kiedyś znany chyba jako... kaczy jeździec? Nieważne. Ale... no, właśnie wracając, biorę. Kolejna karta, która jest okropnie droga. Nie wiem, czy opłacalna, ale wiem, że na pewno znacznie ułatwi nam życie, jeśli uda się dobrze zastosować. Dobra. A teraz szybciej. W tej sytuacji chyba nic lepszego do roboty nie ma niż to. Aha. Użyłem tego i nagle pojawił się boss. Miał jeden zwykły przeciwnik się pokazać. Co to za kłamstwa z tą kartą? Chyba, że nagle to są już... teraz zwykły przeciwnicy ci bossowie. Poziom przywódcy, koszt wszystkich budynków, epicka karta budynku. Karta budynku. Okej, kowal. Powiem wam szczerze, mogło być lepiej, ale... mogło też być gorzej. Medyk. Zdecydowanie jest to nadzieja na to, że moja armia w końcu przestanie umierać. Dobra, kowal tutaj. Medyk tutaj.
To cak. Używamy mocy. Ogólnie po to, żeby dostać dwa szczury, wiem, że trochę przypalenie, ale okej. No ale medyk przynajmniej już pierwszy się pojawił na pole bitwy. Czuję się, to może być właśnie nadzieja na nasze zwycięstwo. Chociaż pewnie i tak gdzieś okropnie zlamie i nie będzie nic z tego. O, skrzynia skarbów, dobra. A w skrzyni usuń kartę, domek, a usuwamy ser. Zdecydowanie, usuwamy ser. I w sumie można byłoby też usunąć te wszystkie milicje później, które mają zero ataku. Okej, okay. Lancer, strażnicy, Immortal. Stamsy nie. Zdecydowanie nie. No i dawaj to. Co się ma stać, co się stanie, tak siedząc. Oczywiście, że taran, bo co innego mogło przyjść? Ze wszystkich możliwych bossów gra musiała wylosować oczywiście tarana. To po prostu jest mój fart i tyle. Nic dodać, nic ująć. Dobra. Kolejny immortal tutaj. Jak tylko zdobędę jedną duszę, to trzeba medyka tu zarzucić. I tyle. Dobra, szybciej gra. Albo w końcu, albo nie wiem co. 25% kosztu każdej karty. A tutaj co mamy? Nope. Minus 25% kosztów wszystkich kart wojska. Patrząc na to, jak się z czego się składa głównie nasza talia, to po prostu idealny wybór. O, hej kupiec, masz coś ważnego? A. Okej. Okay. Wszystkie karty w... co to jest grof? Będę mógł łatwiej teraz ulepszyć to wszystko i to, dobra, nie, powiem szczerze, jakoś to się zacznę pomału układać, jakkolwiek nie byłoby to trudne, dziwne czy cokolwiek. O, medyka ulepszyło, fajnie. Gorzej tylko z tym, że no... No to, że ulepszyło medyka, to i tak z niego nie mam jak skorzystać. Dobra. A teraz szybciej, potrzebuję... Czego takie naprawdę potrzebuję? Nie pamiętam, co chciałem. A, dobra. Baraki, między innymi. O, kowal dostępny, dobra. Jest coś ważnego do ulepszenia. Oni wtedy chyba w końcu będą się nadawali do czegokolwiek. Tutaj ulepsz dwie karty. Okej. Powiem szczerze, chyba to wezmę. Co co prawda byłoby plus 30, ale... Ulepszenie dwóch osobowych kart zamiast za to coś. Dobra. Warto. Nawet jeśli będę musiał potem dodawać sobie wrogów przez to, czy mieć karty, którymi zapchają ręce. Moim zdaniem jest to warte. Okej. Okay. Coś zmarcz? Co? Proszę, nieważne. Nawet co mam, tak tego raczej. No, nie zastosuję. Poziom przywódcy. Zdecydowanie. Chociaż... Może będę tego potem żałował, ale... Dobra. Przemowa? Nie, baraki najpierw. A nie, tego nie ma co zarzucać. Tego nie rzucam. I teraz tak. Nawet nie wiem, co mam mówić wam, powiem szczerze, bo tak... Ta gra się mocno różni od tego, co zwykle uświadczałem, ale znaczy nie jest bardzo przyjemnie. Ucznik? Skąd mam kartę... ucznika? Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Będzie ktoś w końcu wyewoluował, że tak nazwę. Fajnie. W sumie to dobrze świadczy o tym wszystkim. Szkoda tylko, że ta karta uchinka pewnie to jest jednorazowa karta. Tak się nie ma. Tak, nawet jej tutaj nie ma na liście, więc na pewno jednorazowa. Dobra, rozbudowa. I tak, tutaj armia jest jaka jest, ale musi sobie poradzić. Tutaj, no jest bardzo dobrze moim zdaniem. Rozbudowa. Nie wiem, od czego by zacząć. Kowal w sumie, co prawda, nie jest aż tak potrzebny podczas za kartę. Nie, dobra. Trzy szczury za każdym razem, kiedy używam mocy. Strażnicy i coś jeszcze chyba musiał się ulepszyć. Nie wiem.
Immortal, okej. Okay. Czyli nieśmiertelny. A, ostatecznie medyka tu właśnie nie dodałem. Bo za chwilę później niemal jest medyk. Jej rekruci nam umierają oczywiście, zanim mieli okazję się wykazać. Skrzynia, co tu oferujesz? Okej. Okay. O nie. Nie. To nawet fajne. Ale wolę usuwać sery. No choć wielka głupota. Oczywiście bossa to wzywa. Bo co innego to mogło wezwać. Ale w sumie pomyślę, że to nie będzie problem, jako że on jest sam. Ten boss jest głównie drużynowo. To by mogło się przydać, ale... No niestety nie. Mam teraz zbyt dużo takich istotnych rzeczy, żeby się na tym skupić. I teraz tak, tutaj mamy... niewielkie bonusy do statystyk, tutaj... Nie jestem pewien, ale coś na pewno. Jednak zacząłbym od tego. Znaczy łatwiej to przepływ złota. Mimo tego, że sam będzie więcej kosztować. I chyba to coś, mogę powiedzieć szczerze, sugeruje, jakiego będziemy mieli bossa w tym momencie, więc no. Okej. Okay. Proszę bardzo. I idzie, bo pewnie... O, baraki dostępne. Nie wiem, czy mam dużo rekrutów, ale... Chyba tak, patrząc na co... Okej, dobra. Tego bym się nie spodziewał. No to mamy... problem. To spory. Dobra. Nie wiem. Powiem szczerze, nie wiem, czy jest jeszcze dla nas szansa. Dał mi się on. Ale to głównie przez moje nieprzygotowanie, chociaż, dobra, łucznicy i ci strzelcy jakoś sobie chyba radzą. Tak samo ta cała szczurza tarcza, czy właściwie co shield rat i inne takie. Dobra, straty jakieś są, na pewno, jestem pewien, patrz na to, że nawet mam 13 szczurów wolnych, ale... To się udało. Nie wykonaj tylko ludów 20, ale 3 do przelasowania, nie. Łup, zamiast za potatek. Nope. Lepszej rzeczy niestety nie było, więc... Po prostu bierzemy to, co daje raz. I tyle. Powiem wam szczerze, że no teraz będzie trochę ciężej bez tych podatków całych, ale... Muszę sobie poradzić, bo... Najgorsze, co mogę zrobić naprawdę w tej sytuacji, to jest... przedłużyć sobie przetasowywanie. Okej. Okay. I tak jest po masakracie niedługo, ale... Jakby było jeszcze dłużej, to nie, no to po prostu byłby mój koniec. Oczywiście to... Lepszyło ser. A, ty idź tutaj, proszę bardzo. Ty tutaj. Sądzę, że chyba już... Pora pomału pozbywać się tych kart. Pierwsza sprawa, druga... Pozbyć się ostatniego sera. I może zrobić klaster jak najprędzej, żeby pozbyć się tych kart zagrożenia bez używania ich. Nie, to już mi zaczekam, no ale... Jednak te karty wyzywają bossów. Co samo w sobie nie należy do zbyt przyjemnych. I bezpiecznych, w szczególności, że zaraz... A, już nawet się pokazują właśnie oni. Kolejna faza... bitwy. Tym razem ja szczury. Za jednego plus dwa do bounty, okej. Okay. Niech będzie. I zobaczmy w ogóle, co się stanie. Czy znowu boss przybiegnie, czy tym razem będzie to zwykły? No oczywiście, że to bossa wzywa, nie wiadomo czemu. Jakby był jakiś błąd po prostu w opisie. Dobra. Nie, naprawdę powiem wam szczerze, nie wiem, co tu się dzieje, ale... Coś musi się dziać. Skoro pojawiają się bossowie, chociaż piszą o normalnych kartach. Nie.
to już mam, niepotrzebne. O, może być. To akurat można nas jeszcze uratować w niejednej sytuacji. Oczywiście. Dwóch bossów i armia, która chyba nie ogarnia, jak się powinno walczyć. Jeśli łuczników mamy przed murem, to na pewno po prostu. Właśnie, barki są dostępne. Dobra, nie ogarniam. Prawdopodobnie teraz właśnie zaprzepaściłem moją szansę na wygraną. Tym wszystkim, no... Powiem wam szczerze, to też wina tej armii, która widać normalnie, że nie potrafi walczyć. No dobra, tym razem przynajmniej dobrze stoicie. To jest co znowu za nowy wróg? A, dobra, coś tego typu, okej, okay, super. Dobra, Immortal, Shield Rat to coś, a... Ich co prawda mało użytecznych umieszczę tutaj. Głównie w celu tego, żeby po prostu się ulepszyli za chwilę i... No, byli już bardzo przydatni. Super, się trzeci boss idzie na tamtą stronę. Rozbudowa zdecydowanie. I to jest tak... Szczurzy długi łuk. No nareszcie. Ich pomysł, żeby dostawiał zawsze z tyłu. Nie czuję po prostu, że to był dobry pomysł. Starać ich na przodzie. W szczególności, że powiem szczerze, oni są idealni, jak tu boss przychodzi czy coś. Walczyłem tam z daleka, będą ostrzeliwać. No i to ogólnie jest, tak można powiedzieć, na stary standard nazwa, którą kiedyś mieli ci, na obecny moment, zwyczajni łucznicy. Czyli właśnie Longbow Rats. Pamiętam, że to jest moja ulubiona jednostka z starej epoki Eratropoli, że tak nazwę. Wiem, że dużo mówię, że tak nazwę i tak dalej, ale i tak dalej, i tak dalej, ale... Odpuśćmy to może na razie. A teraz dawać mi armię. Kogokolwiek, kto nadaje się do walki. Myślę, że ta żaba nas po prostu tutaj wykończy. I oni znowu są oczywiście przed murem. Dobra, to już mi koniec. Zdecydowanie. Zaraz przyjdzie kolejny boss. Aha. Boss, którego dopiero co zabiłem, właśnie przybył ponownie. Dobra. Nie, to już koniec. Przyzwolę własną głupotę. Nie będę tego ukrywał, no ale jednak. Chociaż... Może się jeszcze się poszczęści, to jakimś cudem to wybronię. Chociaż... Dobra, żeby wybronić, to musiałbym się pozbyć żaby, a ta żaba jakimś cudem jest wiecznie żywa. Ale dobra, widzicie? Strzela. To prawda ma niewielki zasięg przez to. I w ogóle, ale ważne, że strzela. Immortal, medyk. I zasadzka na bossa. Da się w ogóle? O, da się, dobra. Dobra, wybroniłem to. O. Czas fali przeciwników, rysowa legendarna karta budynku. Powiem wam szczerze, nawet nie wiem, co tu się dzieje. Nie ma... Ale 10 sekund więcej pomiędzy... Aha. Nie jest to takie dobre, ale dobra, właśnie wracając. Nie możemy się rozbudowywać w zamian za to, że więcej czasu mamy pomiędzy falami, co? Wydaje mi się, że będzie dobrym wyborem. Patrząc na to, co już posiadam. I na ogół. Dobra. Rage. Mam coś jeszcze nieulepszonego, tak szczerze? No trochę jest, więc... Używam tego oczywiście trochę. Aha, jeden licenc starczył, trochę źle użyty, ale spokojnie. No, przynajmniej to już jest na tyle potężne, że od razu wyrzucam licenców z tarczami, kiedy to aktywuję. I daję na ich miejsce szyldraty. Dobra. Tak, tak. Co tutaj, co tutaj. Tam strażnik. I jakoś to będzie. W sumie byłbym pozytywnie zaskoczony, gdybym dzisiaj naprawdę pokazał znowu swoją klasę i po prostu wygrał.
Chociaż, no nie ukrywam, to jest aż zbyt abstrakcyjne, tak naprawdę, ale super mi było. Dobra. Szczura tarcza, co? Tak, tak, tak. Oczywiście zniszczą wszystko, bo jakby inaczej. A moja armia nic nie robi sobie z tym. Ja podobno tutaj akurat przegram przez dobór armii. Chociaż, dobra, jest, 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 udało się. Na styk, ale się udało. Dobra. Byłem ciekawy, co bym Mononi powiedział o tym wszystkim, gdyby co oglądał. Ja nie ukrywam, często, przynajmniej kiedyś mieliśmy między sobą dyskusję na temat Transropolis, przemyśleń w ogóle. Ostatnio jakoś tak trochę zeszło to na inne tematy, ale ulepszyć ich, nie, szkoda by było. Marnować taką okazję. Chociaż to jest potężna jednostka, rozumiem się, ale dobra. Ulepszaj to. Jakieś zadanie. A. I tak nie mogę. A, tak czy siak. Jak to się nazywa? Rozszerzać, więc bierzemy inżyniera. Fajnie, będę mógł teraz ulepszyć. Mistrz Ratizen albo kart powodzi. Karty powodzi. To jest teraz problem. Jedyne, co tak naprawdę jest problemem, to akurat mogę przyznać, jest to, że po prostu moja armia jest nie w szczególności, jest szczególnie przygotowana na takie sytuacje. Bo głównie są ci jeźdźcy kaczek, którzy szarżują, a no. Potrzebuję armii stale broniącej murów. Dobra, szybciej. Szczurzy długi łuk. Tak, teraz oni tutaj, to tak, tak. Tutaj sytuacja jest opanowana mniej więcej, tutaj no nie za bardzo, więc wykończymy przynajmniej jednego, tak. Chyba zostać ci mniej groźni, szczerze mówiąc. Oczywiście jak na i tak standardy groźności dosyć wysokie. Oczywiście budynek zniszczy na styk, bo jakby inaczej. To oznacza, że znowu zresetuje mi jego postęp. No ale cóż. Najwidoczniej taka jest rola tego wszystkiego. Poziom przywódcy, czy dom? Nie, no poziom przywódcy. Teraz już domy... Prawda, mogę ulepszyć na domach, ale... Poziom przywódcy zdecydowanie lepszy. O, kowal. Czyli kowal na kowala, super. Kowale, kowal nie jest ulepszony, chociaż wątpię. Teraz szybko jakieś wydarzenie. Ciekawe, ale nie. Zdejmij ich maski po prostu. Cyl w temacie. Powódź, tak, tak, tak. To raczej nie jest już potrzebne. Jakoś tak szczególnie, więc odpuszczę sobie. A, mam kowala chyba na drugim poziomie w takim wypadku. Co z tym, że dwóch kowali na drugim poziomie? I teraz szybko muszę tylko jakoś tak. Dobra, drugi kowal niech będzie w takim razie tutaj. Ojej, nie. Widzę znowu tego bossa, który ostatnio robił problemy. Wycofywać się szybko. Dobra. Oj, czuję, że to może być już większy problem niż myślałem, chociaż nie, dobra. Będzie większy niż myślałem. Tyle ile chcę jest. Tak, zdecydowanie na przyszłość muszę skupić się na zwykłej armii, nie na nich. Oni są fajni jako wsparcie, ale sami sobie nic nie zdziałają. Dobra, szybciej. Nie, nie. To chyba koniec, tak nie żartując. A nawet jeśli nie, to... No. To właśnie to. I tak nic lepszego nie ma, więc... Dobra, chociaż oni niech idą.
Jak jest tutaj? O, tak. Podobna sytuacja. No cóż, może karta mi nie podeszła, może to moja wina. Bardziej niż kart. Ale chyba właśnie mogę powiedzieć z niestety pełną świadomością tego, co mówię. Okej. Że to jest chyba koniec. Tak. Mówię, to może być moja wina, będzie już kart. Ale mam 40 minut, mamy 27 falę. Więc chyba właśnie udało się odblokować przynajmniej jednego przywódcę kolejnego. To jest ten naukowca. Zobaczymy jeszcze jak z punktami. No mało blokował, miał dwa ulepszenia. I teraz co to za karty mamy dla generała nowe? Gladiator. 2 HP za każdym razem, kiedy zostaje uleczony. Medyk plus gladiator daje idealnego obrońcę. Fitness. Zadaje obrażenia równe 30% maksymalnego życia w wybranej grupie. Po 40 sekundach mamy plus 8 do max życia, okej. A tutaj, jak 2 do max życia dla każdego sojusznika przez 15 sekund oczywiście. Jak zostaje uzdrawiany. Fajne, ale... ryzykowne. Dobra, w takim razie zostało nam do pokazania jeszcze z dostępnych ta dwójka, po czym po 10 rozgrywkach będziemy mieli szamana, jak raz uda się wygrać w końcu nawigatora. I zobaczymy, czy coś u niego się zmieniło. Aha, używanie umiejętności dalej daje to samo, czyli zmniejsza o 5 sekund odnowienie tego wszystkiego, a odkrycie to jest po prostu karta umiejętności, czyli inaczej mówiąc, używając swojej mocy, skracamy odnowienie naszej mocy o 5 sekund. Tak de facto. Powiem szczerze, zastanawiam się, jak to będzie wyglądało, bo nie ukrywam akurat jego trybu plus i tych już nie znam, więc nie wiem, jak to będzie wyglądało naprawdę. I na obecny moment ja wam dziękuję. Oczywiście w następnym epizodzie postaramy się zagrać albo budowniczym, albo naukowcem. Jeśli nie napiszecie, czego chcecie, to będzie budowlaniec. Jeśli napiszecie, będzie co wybierzecie. No i naprawdę już to tyle. Trzymajcie się. Hej, hej.